Siemanko, jestem po pierwszym malowaniu. Tak jak prędzej wspominałem, te pomieszczenie będę malował na dwa razy, bo są takie przecierki do szarego gipsu pod spodem i musiałbym grubiej farby nalać, a tak zauważyłem, że jak psiknę dwa razy cieniej, jest ładniejsza struktura niż raz psiknięta grubo. Da radę pomalować na raz, ale stwierdziłem, że pomaluję dwukrotnie. Farby pójdzie tyle samo, a będzie ładniejsza struktura ścian. Nie będzie taka gruba skóra pomarańczy, tylko taka naprawdę delikatniuśka. Dobra, zostawiam to do wyschnięcia i tyle później. Dzisiaj, później albo jutro zobaczę, jak mi z inną robotą zajdzie, pomaluję drugi raz. Podłoga już była kilka lat wstecz, dokładnie 15-16, wyrównana. Tam jest delikatnie, tylko naprawdę delikatnie, do nadłożenia klejem jakieś 2-3 mm i w tym miejscu była górka, to już zeszlifowałem. Jedna robota odejdzie, tam delikatnie tylko przeliżę i styrodur, panele, listwy i cześć po zawodach. Widzimy się w kolejnym wejściu. Cześć. Siemanko. Słuchajcie, chciałem nagrać z Euba coś, ale nie mam baterii naładowanej do kamery. Kamera odmówiła posłuszeństwa. Tutaj na szybko pokażę, jak to wygląda po spasowaniu. Tam po spód też podocinałem. Tutaj na dobrą sprawę będzie drewno złożone. Ale też podocinałem, żeby było tak, jak się należy. Tutaj w dwóch miejscach przy wykuwaniu właściwie płytek poprzednich uszkodziłem fugę za głęboko. Ale to jest zbliżony kolor do MP75, tak myślę. Nawet jeżeli nie będzie zbliżony, no to uzupełnię to tynkiem gipsowym. Tu też jest jakiś brak. Kręcolistwy. No mówię, chciałem nagrać z Zeuba. Zresztą tutaj podkleję odnośnik, jak to robiłem w innym z pomieszczeń. Nic się nie zmienia, w ten sam sposób robię. Tak samo te maty, te pianki za grzejnik, też podkleję tutaj linka. W dokładnie taki sam sposób kleiłem na akryl, zwykły ten ciężki akryl. Zwykły akryl. Bardzo dobrze to trzyma. No i co? Zostało mi do powierzenia grzejniki. Uchwyty trafią na swoje miejsce, bo mam wszystkie podpisane. Powiesić grzejniki. Napełnić wodą. Też był filmik z tego. Też podkleję linka. Żeby nie, bo równie dobrze mógłbym co? Przykręcić grzejnik, odkręcić zawory i woda by do grzejnika wleciała, tylko niepotrzebnie jakieś tam powietrze z grzejnika by gdzieś sobie poszło, mogło pójść w rurki, niekoniecznie odpowietrzennikiem. No i ja sobie inaczej, górną, no w tym przypadku są jeszcze odpowietrzniki automatyczne, więc
Zastanawia się, czy ja wykręcę, czy po prostu od strony śrubunku naleję do grzejnika wody. W grzejnik, patrzyłem, wchodzi około 2,5-2,6 litra wody, więc napełnię sobie to, zapełnię grzejnik przez jeden z wlewów, zobaczę, który będzie mi łatwiej i wygodniej, i dopiero skręcę śrubunek i ewentualne drobne powietrze, które będzie, no to sobie gdzieś tam pójdzie, czy odpowietrznikiem od razu wyjdzie, czy w sieć gdzieś tam pójdzie. Tak to widzę. Kontynuuję, zostało mi jeszcze dosłownie parę listew. Tutaj to wygląda w ten sposób, tak to wyglądało, tak to dalej wygląda. Kominek wygląda w ten sposób, też tak wyglądał, tak został, odświeżone tylko. Tych fragmentów nie chciało mi się malować, bo musiałbym tutaj bardzo uważać, żeby tam nie pobrudzić nic. To jest kolor tynku, czyli było zaklejone tak jakby do tynkowania i tutaj jest nałożony puc i w ten sposób ewentualnie tą część, bo jest tutaj trochę przybrudzona, tą część będę mógł podmalować. Tak mi się naprawdę nie chciało. Ta belka, imitacja belki, jest demontowalną częścią. Również te belki, imitacje belek są demontowalnymi. Dlatego było mi prościej to odkręcić. To jest raptem 2-3 wkręty i zdjęte, niż to oklejać. Kura była oklejona do malowania. Tutaj już wróciła kratka. Tutaj czeka fototapeta do tamtego pomieszczenia. Też nie chcę zbytnio pokazywać, bo nie ma co pokazywać tutaj. Łóżko sypialniane, jakieś kwiatki i koniec. Nie wiem, czy nagram może jakiegoś timelapsa, coś sklejenia tej fototapety, zobaczę. Tutaj już mam poprzykręcane podstawki do karnisza. Ogólnie biały montaż, no schodzi się z tym niemiłosiernie długo. Tutaj podmienione już łączniki Ospel As. Takie same jak do rolet. Jednego już producenta i modelu się będę trzymał, jeżeli chodzi o łączniki gniazda w dalszym ciągu Ospel Accent. No i co? Zbliża się do końca mój remont. Ale ględzisz. Nic tu nie pokazałeś. Nic nie pokazałeś, co robisz. Może to nie ty robisz. No w każdym razie tak to wygląda. Może cyknę jakąś fotę, jak to będzie wyglądało już na koniec. Chociaż też nie chciałbym zbytnio tutaj. Zastanowimy się. Dobra. Tyle w tym filmie. Na razie. Cześć.